Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nigrum. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Diablo. Chciałam się z Wami przywitać bliżej zadania fabularnego Zimne i Martwe Wybrzeże, które będziemy dzisiaj robić. Musimy dołączyć do Lorata i Nairelli. Wcześniej chyba w poprzednim odcinku na samym początku mówiłam, że będziemy robić zadanie fabularne, ale zamiast powiedzieć fabularne powiedziałam poboczne, także poprawka, chodzi o fabularne zadanie. Dzisiaj się na tym skupimy i chciałam się z Wami tam spotkać na miejscu, przejechać sobie po prostu od najbliższego waypointu, czyli Drzewa Szeptów, i jadąc po drodze znalazłam ołtarz Lilith i coś ciekawego, dlatego zaczynam nagranie tutaj, bo chcę Wam coś pokazać. Może to będzie początek zadania pobocznego, kto wie. Jechałam sobie mianowicie tędy i gdzieś w tym miejscu natknęłam się, mniej więcej tutaj, natknęłam się na ducha dziecka. Nic nie mówił, po prostu te Drzewo Szeptów tu wszędzie na tym terenie dookoła słyszymy faktycznie te szepty, jakieś jęki, płacze i tak dalej. Słyszymy jakieś te, powiedzmy, dusze, tak? Oraz słyszymy te szepty z tego drzewa, ale ten chłopiec, ten duch tego chłopca pojawił się nie tylko tu, pojawił się później gdzieś tutaj, w pobliżu tego ołtarzu Lilith. I on cały czas za każdym razem wskazywał mi drogę, przynajmniej tak to wyglądało. Pokazywał ręką, jakbym miała się udać mniej więcej w tym kierunku, więc udałam się tutaj, gdzie widzicie. I właśnie tu mamy ducha tego chłopca, nie wiem czy go widzicie. Tu i obok leży ciało, zwłoki dziecka. Weszłam z tym w interakcję i wyleciał mi pordzewiały sztylet. Myślałam, że to jest po prostu, wiecie, jakaś zjawa, że możemy sobie tam podążyć i coś tam zobaczymy, ale... Widzicie tego duszka? Tutaj stoi, płacze. Poszukaj odpowiedzi w Bedżonhanie. Czyli faktycznie jest to zadanie. Chciałam się z Wami tutaj właśnie spotkać, pokazać Wam to, bo ten duszek tu jest, płacze. I nie wiem, czy on będzie tutaj, gdzie był wcześniej. Chyba już go nie będzie, co? Ołtarz Lilith. Ciekawe, czy ten duszek zniknie. Nie, on jest cały czas tutaj. To są jego zwłoki najpewniej, nie? Dobra, ja się z Wami spotkam tutaj. Zaczynamy fabułę. Tym wątkiem pobocznym zajmiemy się innym razem, słuchajcie. Także nie przegapcie kolejnych odcinków. Będziemy się zajmować wątkiem tego chłopca. Zobaczymy, co tu się dzieje. Elias knew that too. Maybe he came looking for it. Did he ever tell you what he was planning? No. By that point, he wasn't my student anymore. What happened? O, myślałam, że Laura to powie, co się stało i że będziemy mieć jeszcze trochę więcej do posłuchania. No nic. Nairella, nie pogadamy z tobą, tak? No dobra, no to zaczynamy. Tak, nadszedł czas, byś powiedział, co się wydarzyło między tobą a Eliaszem. The moment Elias heard Rathma's prophecy, it poisoned him. He became obsessed with it. Prophecies are riddles. Not even the very wise can be sure of their meaning. But Elias believed he could solve it. And when I told him to wait, he called me a fool. Said we had to do whatever. You tried to stop him? Tried, yes. And failed. It'll be different this time. Let's find that damn coffin. No dobra, do dzieła. Przypomnijmy sobie jeszcze zadanko. Udało mi się znaleźć Lorata i Nairelle w obozie we wschodniej delcie. Ruszamy razem na wybrzeże w poszukiwaniu trumny ukrytej gdzieś pośród wraków. Dobra, mili Państwo, wsiadamy. Od czego mamy wierzchowce? Wsiadamy na wierzchowce. I jedziemy. Co to jest? Jezu, to wszystko wstało, nie? Ale co to jest? Kurczę. Jakie wybrzeże. Wiecie, co mi to przypomina? Ruiny Nowego Londo z Dark Souls. Pierwszej części.
Any sign of it? Huh. There's something at the far end of those ships. I see it too. We'll have to cross the wreckage to reach it. Cztery zadania są w ogóle w tej linii zadanek fabularnych. Poszukaj trumny. No dobra, jakoś tędy trzeba będzie się przedostać. Czekajcie. Ja mogę tędy przejść, czy nie? Teraz mamy taki klimat Piratów z Karaibów trochę. A to co to jest? Nie jest milcząca skrzynia? Czekajcie. Tak, ale nie mam klucza, kurde, no już dawno nie natknąłam się na taką skrzynię w ogóle. I nie byłam w mieście ostatnio z intencją kupowania klucza. Ciekawy patent, naprawdę bardzo ciekawy pomysł twórcy mieli. Chodzimy przez te wraki statków i czeluści tych wraków wydobywają się pory. Ale świetne zadanie, naprawdę zapowiada się mega, nie? W ogóle Lora takie kurcze zaklęcia tutaj ciska, nie? A tędy. Ale te wirujące ostrza są mega, nie? Trzeba będzie jeszcze je ulepszyć. I'm certain she's dying. Hold her. No nie, on jej obetnie rękę. Nie? We have no choice. Now hold her.
Ale to było dobre. Jest. Rozżarzoną glebią. Wow. Świetne jest to zadanie. Już mi się podoba. Rest now. You will be Haradrim, young one. I will not fail you. Kurczę, ale akcja, ale to był... Go on ahead to the coffin. I'll look after her. Dosłownie to był taki, no wiecie, ułamek sekundy, tu walczymy, tu ona się przedarła pierwsza i nagle leży, nie? Myślałam, że nic jej nie jest i po prostu została tylko ogłuszona i zaraz wstanie, tak? Ale no, nie spodziewałam się, że została zakażona, zarażona przez te topielce i trzeba będzie jej rękę zaraz amputować, ale zadanie się super, naprawdę super się rozwija. Świetny jest klimat tego zadania. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym zadaniu, bo jak dla mnie klimat jest świetny. Troszkę takie ruiny Nowego Londo z Dark Souls z pierwszej części. Trochę tacy piraci z Karaibów. Przez te stwory, przez te braki statku. Ten klimat. Też naprawdę świetna jest ta energia, która się zbiera. Ta nasza dodatkowa umiejętność, która daje nam przez parę sekund nieskończoną energię, nielimitowaną. Że nasza fioletowa kula jest wtedy tak cały czas napełniona i się tak specyficznie świeci. Po prostu jak nam się to włączy, a my włączymy wirujące ostrza, to naprawdę świetne połączenie, można spamować tymi wirującymi ostrzami. No motyw jak z Dark Souls. A teraz jak z Piratów z Karaibów, nie? Jeszcze kruka brakuje, żeby tutaj usiadł na tej trumnie. Dalej, kurczę, chyba przechodzimy do jakiegoś innego miejsca. Na sadowe wejście. Odkryj tajemnicę Eliasza w świątyni. Właśnie, my zanim go zabijemy, no to cały czas dążymy w tej fabule teraz do tego, żeby poznać tajemnicę jego nieśmiertelności. Jak wejdę w tym... interakcję... To chyba wracamy. Oj, to nic. No ale chciałam sprawdzić. Myślałam, że nie możemy się wrócić.
Dobra, okej, okay, możemy, dobra. Myślałam, że może gra nie pozwoli nam wrócić, ale można zbadać te trumnę. Dobra, dotarliśmy do jakiegoś dungeonu i znowu będzie pewnie tematyka, wiecie, odcinek pełen węży. Już widzę tutaj, spójrzcie na tę podłogę. Ile tu jest tych serpentów, nie? Echo Eliasza. Rathma, I have come to your temple. I know the answers I seek are within. No nie wiedziałam, że Rathma miał taką świątynię. Elias's presence still taints this place. Godną Voldemorta. Ale całość przypomina, mimo tego wężowego stylu, całość przypomina dungeony, w których... wiele różnych dungeonów, w których już byliśmy. Ułożenie, styl. Dobra, najpierw tutaj pójdziemy. Rozprosz pozostałe echa Eliasza. Nie no, te wirujące ostrza są magiczne, nie? Tyle jest fajnych umiejętności. Czasem trzeba coś tam sobie wybrać, czasem coś można przetestować, można sobie zmienić. To jest świetne, że w tej grze, wiadomo, zawsze ułożymy sobie jakiś build, który będzie nam wygodny, ale jakąś jedną, dwie umiejętności zawsze można później sobie dobierać, zmieniać i testować, eksperymentować. Powiem wam, klimat jest niesamowity. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają te wirujące ostrza. Co o nich sądzicie? Jako o umiejętności. Every tome, every scroll, every book in this temple produces the same answer. The only being willing to stand against the eternal conflict, against the prime evils, was Lilith. The day I'm done with this self-righteous bastard will be a great one. Dobra. Klimat jest, naprawdę, klimat. Klimat jest gęsty. No a przeciwnicy to tacy też jak w innych dungeonach, jakieś właśnie góle, zgnilce, szkielety. Kurde. Zaraz, ja się tu nie przedostanę? Tu nie ma... Ej, tu nie ma przejścia. Dobra, już mamy przejście. Sami se zorganizowaliśmy. Nie no, genialnie się eksploruje to miejsce. Mimo, że stylem jest bardzo podobne do wielu innych dungeonów, które już widziałam, zwiedzaliśmy je tutaj, ale genialnie się to eksploruje.
Jeszcze te echa Eliasza dają tutaj... dodają takiego klimatu. Dobra, trochę twardszy przeciwnik, ale daliśmy radę. No, oni też wybuchają. A ty kim jesteś? Gnijący trupożer. To świetne jest, że ja go mogę przewrócić nawet. Nawet tymi kolczatkami mogę go przewrócić. Dobra, tam jest jakby przejście dalej. Ja się wrócę tutaj jednak, bo może coś tu będzie. Kurczę no, cały czas teraz te lochy zwiedzamy, zobaczymy, może będzie trochę dłuższy odcinek. O, kolejne echo. When the mother of sanctuary re-enters her world, it will change. But in the end, we will remain. We will survive. Rathma writes that when Inaris discovered Lilith's plan to overthrow the so-called natural order, he sealed her away. For thousands of years, Lilith has sought to elevate us out of this cycle. Has fought to secure us our birthright. Sanctuary. Ciekawe. Ciekawe, 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 naprawdę. Dobra, teraz tutaj może. Zobaczmy. No trochę jakbyśmy się wracali, a tam dalej sobie jeszcze przejdziemy. No nie powiem, ciekawą postacią jest Eliasz, naprawdę. Ciekawy, bardzo jest ciekawy jako postać tutaj w tej części. W sensie naprawdę fajnie go zaprojektowali, dali mu właśnie jakąś taką fajną osobowość. Ta postać żyje. Aha, no dobrze. Dobra, to ja może się wrócę tutaj. Tam jeszcze coś mamy. Poczekajcie, ja się muszę tam wrócić. Wow, 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 co jest? Coś mnie odepchnęło. She made us to be strong, and was sealed away to weaken us. The daughter of hatred. I cannot say that there is good in her. Morality is the privilege of people in better situations. We are beyond the question.
must prepare myself for anything. Rathma kept the means of attaining immortality here. Once I have mastered it, I will go and bring the Mother home. The secret of Elias's immortality must be deeper within. Dobra, ale chyba to już wystarczy, żeby nam otworzyć to przejście. Zaraz zobaczymy. Robię cięcia, wiecie? Tak, to przejście jest już otwarte, ale ja jeszcze się tu przedostanę. Żeby się przekonać, że tutaj nic nie ma, nic a nic, absolutnie. Dobra, no to lecimy dalej, poszukamy sekretu rytuału Eliasza. Okej. No ale wszystko teraz tak nabiera sensu na samym początku, jak sobie popatrzymy na sam początek, kiedy zobaczyliśmy Eliasza i go wcale jeszcze nie znaliśmy jako postaci, zastanawialiśmy się, kto to jest i uwalnia bądź wskrzesza Lilith. Teraz tak naprawdę dowiadujemy się każdego jednego szczegółu. Poznajemy dokładnie, dogłębnie jego historię. I wszystko co się za tym kryje. This is Elias's finger. He hid a piece of himself here to stay immortal. I faktycznie, nawet w tej pierwszej cutscence Elias nie miał palca, malutkiego paluszka, tylko nie jestem pewna, którą on wtedy rękę w tej cutscence podawał. Czy to była prawa, czy była to lewa ręka? Chyba lewa, tak mi się wydaje. Chyba lewą. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale małego palca nie miał. Miał tylko taki maleńki koniuszek, który był zakryty. Ale taki, wiecie, taki no, fragment. Nie odciął sobie całego palca, tylko fragment tego małego palca. Oho! Co za akcja! Nie no, Uncharted zapachniało teraz. Wow. Nie. Czy misja się nie udała? Czy tak miało być? Ciekawe. Nie no, gra się ładuje. Nie pokazało mi, że zginęłam. Tak miało być. Czyli nie dało się uciec przed tą wodą, ale przez chwilę taki vibe z Uncharted poszedł. Poczułam się jak Nathan Drake uciekający przed świątynią, która ma zaraz... przed powodzią, która ma zaraz zalać świątynię. O tak. Ale chyba zostaliśmy uratowani. Albo się tutaj, nie wiem, jakoś teleportowaliśmy. Still resting, but her fever is broken. I think she'll be all right. The road that comes after though, we shall have to see. Loracie, zdobyłam palec Eliasa. Myślę, że to będzie coś. I found you drifting in a coffin, clutching a severed finger. What happened? I'm not sure. The temple began to sink, and I thought I drowned. Temple. So the coffin was a gateway. What of Elias's immortality? He's stored his life essence in a piece of himself. Burn it. Halto, dobra, spalimy ten palec. Spal zmumifikowany palec Eliasza. Good. Let us end this then, once and for all. Let me end what I began. No one else is going to get hurt because of my choices. No. It wasn't a dream. My arm, it's... It's really gone. You'll get through this. You're going to leave me, aren't you? You'll find a place where I can be taken care of. Do
he want to be left behind? No! I just don't want to be a burden. Then we won't leave you. It never crossed my mind. Ciekawe, Loratowi to nie przyszło do głowy, żeby ją zostawić. You should check on Donan. We'll meet you at the Zacharum Keep later. Dobra, no właśnie, Donan. Jeszcze też z Donanem trzeba będzie się spotkać. Ostatnim razem Donanowi pomagaliśmy w nastrojeniu tego kamienia, to był więzić Lilith. Później pomagaliśmy Loratowi i Neyreli właśnie. O, tu jest jakieś zadanko poboczne. I tu jest jakieś zadanie. Wiedźmi gniew, trzeba odebrać niespłacony dług. A tu spróbuj odprawić rytuał zabobonnej podróżnej. Można by było te zadania zebrać, ale myślę, że zebralibyśmy je już w następnych odcinkach. W sensie w następnym odcinku ogólnie, o to mi chodzi. I w następnym odcinku moglibyśmy udać się do twierdzy Zacharum i kontynuować fabułę, bo ostatnio mieliśmy 3 odcinki zadań pobocznych. Teraz możemy zająć się fabułą. I co z twierdzą? 49. Kurczę, ta twierdza leveluje. Widzę, że Alcarnus też. Cały czas one się nie zatrzymują. Ciekawe, czy one się zatrzymają w ogóle na jakimś poziomie. No, zadanie było fenomenalne, powiem wam. Teraz, jak już wszystko mamy już gotowe, cała pomoc dostarczona każdemu, kto jej potrzebował. Tylko tak, coś się zastanawiam, że to może być, wiecie, koniec piątego aktu. Aczkolwiek mamy 6 aktów w grze i wiecie, no jeszcze tych zadań pobocznych jest sporo, jeszcze mamy ich dużo. Nawet na tym obszarze, jak popatrzycie, 16 zadań pobocznych da 49, no będzie tak, że czasami trzeba będzie trochę więcej tych zadań pobocznych porobić, bo fabułę tu się niesamowicie szybko robi, nie? Dobra. No to tutaj sobie zakończymy. Także dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał. Zachęcam do oceny całego zadanka w komentarzach. Podzielcie się swoimi wrażeniami z całej dzisiejszej akcji, bo moim zdaniem było naprawdę fenomenalnie, było ciekawie i jedno z oryginalniejszych zadań. Zachęcam do subskrypcji, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.